Sara Ferguson, księżna Yorku, była żona księcia Andrzeja, czyli syna królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II, była gościem Ród w gminie Kuźnia Raciborska. Księżna Yorku odwiedziła uczniów miejscowej szkoły oraz przejechała się kolejką wąskotorową. Po blisko 30 latach od ostatniej wizyty w Polsce nasz kraj odwiedziła księżna Yorku. Sara Ferguson podczas swojej wizyty gościła w Rudach w gminie Kuźnia Raciborska, gdzie odwiedziła uczniów szkoły podstawowej imienia Jana Sobieskiego, otwierając zieloną pracownię. Pracownia powstała w 2020 roku i została dofinansowana ze źródeł Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jednakże właśnie ta pandemia, o której wspominałem, nie pozwoliła na jej uroczyste otwarcie. Plany były takie jeszcze niedawno, jeszcze parę dni temu, że otworzymy ją w październiku. Ale jednak ta okazja, która się nadarzyła, ta niespodzianka, postanowiliśmy to po prostu wykorzystać i podnieść tą ceremonię na troszeczkę wyższy poziom. Wykorzystana będzie już od jutra, już dzisiaj była wykorzystywana do nauki, a i muszę powiedzieć, że w czasie nauki zdalnej nauczyciele pracowali w tej pracowni i pewne transmisje z wykorzystaniem tej pracowni komputerowej przez internet były nadawane dla uczniów. Wizyta księżnej wzbudziła spore poruszenie wśród uczniów, którzy nie tylko zaśpiewali dla niej piosenkę, ale także urządzili krótką pogawędkę. If you could, what would you do? Ride a pony, ski a mountain or swim in the sea? Czy wolałabyś jechać na koniu, czy wolałabyś jechać na nartach, czy pływać w morzu? Wolałabym jechać na koniu. Ride a pony. I thought so. Tak właśnie myślałam, że taka będzie odpowiedź. What color pony? Jakiego koloru byłby ten kucyk? Czarny. Black. Yeah, nice, nice. Piękny. Okay. Yeah, and okay. Your question is, what would you like to do? Sit in the library. Czy wolałabyś siedzieć w bibliotece? Go dancing. Potańczyć, czy iść potańczyć? Or swim in the swimming pool. Czy popływać w basenie? All of them. Wszystkie z nich. Really good decision, actually. Dobra decyzja. Okay, Ania. Ready? What's your name again? Julia. Julia. Oh, Julia. Okay, Ania, right. Okay, your decision, right? Go shopping. Iść na zakupy. Eat chocolate cake. Zjeść ciastko czekoladowe. Talk to zebras in the zoo. Czy porozmawiać z zebrami w zoo? Talk to the zebras in the zoo. I thought so. Tuż później wręczono Sarze Ferguson upominki dla jej wnuka Augusta oraz jej portret. Z okazji zbliżających się urodzin księżnej zaśpiewano 100 lat. Burmistrz Kuźni Raciborskiej Paweł Macha w krótkiej rozmowie z Sarą Ferguson wspomniał o czasach, kiedy służył królowej Elżbiecie II. Almost 10 years. Służyłem as a captain of the vessel under the British flag. So sometimes I have a piece of my heart is still there. Czasem część mojego serca jest wciąż tam. Thank you very much. That's very nice. And where was that? What vessel was that? It's a Marshall fleet tanker. I think the bond between Britain and Poland is so strong. Więź między Polską a Anglią jest bardzo silna. I mean, when I arrived here last night, I felt like coming home. Jak przyjechałam tutaj zeszłej nocy, czułam się, jakbym wracała do domu. There's something very, very wonderful about the Polish people. Both of the nation has a big dignity and honor that we like each other. Yes. The same culture. I think the Polish people have always been very generous of heart. Polacy są bardzo hojni. We are very sentimental. Na koniec swojej wizyty w Rudach księżna pojechała na kolejkę wąskotorową, gdzie hucznie powitało ją Raciborskie Bractwo Kurkowe. Jak się okazuje, obecność księżnej Yorku właśnie przy kolejce wąskotorowej jest nieprzypadkowa, bo w 1866 roku w Rudach gościła księżna Wiktoria. To jest to miejsce nasze reprezentacyjne. Rudy mają swój urok, mają swoją historię. No i też Rudy są miejscem, w którym taka wizyta odbywa się nie po raz pierwszy. Już w 1886 roku mieliśmy wizytę księżnej Wiktorii w Rudach, więc sto kilkanaście lat, czy dziesiąt później mamy kolejną wizytę, więc w tak dostojnym miejscu to aż się prosi o takie wizyty.
Księżna Yorku Sara Ferguson doceniła przygotowane dla niej powitanie, a także doceniła gościnność Polaków. Oh yes, but I'm very, very, very happy to have such an incredible welcome. Everybody's been so kind. Bardzo podobało mi się takie przywitanie. Wszyscy są bardzo mili. And yeah, such wonderful people. Tutaj są cudowni ludzie. And I love being with. They're my favorite people. Mowa oczywiście o dzieciach uczęszczających do szkoły podstawowej w Rudach, którzy z radością wiwatowali przyjazd księżnej. Te ostatnie przygotowania miały miejsce dwa dni przed, ponieważ mieliśmy już pewność, że ta wizyta będzie. Więc no, cieszę się, że dzieci stanęły na wysokości zadania i ładnie to poszło. Zresztą księżna ma klasę, to było widać zresztą i słychać, tym samym nie musiały się za bardzo spinać. I think the most extraordinary thing is about coming to Poland is to fight for the voice of children. Ja myślę, że najważniejsze jest, aby walczyć o ten głos dla dzieci. And to make this planet a better place. I aby ta planeta była lepszym miejscem. But I think you can make it better by being kind. And if we can bring kindness into the primary education, it would be a very good thing to do. The head teacher at the school, the Rudy school, is amazing. I ta dobroć musimy ją wprowadzać w szkołach podstawowych, a ten dyrektor w tamtej szkole, gdzie byliśmy, był cudowny. Na koniec księżna wspólnie z dziećmi wyruszyła na wspólną wycieczkę kolejką wąskotorową.